Dobra. No to cześć Alicja, w ogóle witamy, cześć. Serdecznie witamy wszystkich nas oglądających, którzy zainteresowali się naszym małym projektem. Myślę, że tak pokrótce fajnie będzie, jeśli coś o nim opowiemy. Co ty na to? Dokładnie, jestem za. Świetnie. No właśnie, opowiadaj. To ja opowiadam, tak, bo generalnie będziemy robić to na takiej zasadzie, że zaplanowałyśmy 6 odcinków z serii takich rozmów pod włos, takie właśnie nazwałyśmy, i co tydzień będziemy od dziś wrzucać jeden odcinek i w każdym takim odcinku będziemy rozmawiać na jakiś ważny naszym zdaniem temat dotyczący psów i ich życia, dobrobytu. I chcemy bardzo zwrócić uwagę na różne takie aspekty, ponieważ, no jak sami już na pewno wiecie, w internecie można znaleźć dużo różnych mylących informacji na różne tematy i dlatego stwierdziłyśmy, że czas najwyższy niektóre mity trochę rozwiać w tych rozmowach, poruszyć się trochę głębiej, żeby pokazać, że no, że podejścia są różne i oczywiście nie możemy powiedzieć, że nasze podejście jest najlepsze, ale myślimy, że jest dobre. Polecamy. Ale mamy swoje zdanie na ten temat, tak. Dokładnie. Ale bazując na doświadczeniu, polecamy przeanalizowanie tego, co powiemy. Także tak, dzisiaj... ja bym też chciała zaznaczyć, tak, że jakby to, co my mówimy, też się opiera na badaniach naukowych i to nie jest takie, że my sobie tak myślimy i tak teraz wam będziemy gadać, tylko jakby no, staramy się też bazować na potwierdzonych informacjach, na doświadczeniu własnym i innych mądrzejszych ludzi jakby w tej psiej dziedzinie. Dlatego no, też zresztą jak zobaczycie sobie na mój profil, na Zuzy profil, no to możecie sobie też zobaczyć, tak, o czym mówimy, co pokazujemy. Tak, i... tak. No i na jakich badaniach, na jakich metodach w ogóle bazujemy, nie? Działamy sobie, także jak najbardziej zapraszamy na Ale od Jazza i Psiaki w Zetu i teraz. Tak już pokrótce, w linku oczywiście, w opisie linki do naszych stron, także możecie sobie więcej poczytać. To co, z Alicją w ogóle poznałyśmy się na konferencji w zeszłym roku w Warszawie, konferencja treningu psów. Tak. W ten sposób jakby zostałyśmy w kontakcie tak internetowym i pewnego dnia stwierdziłyśmy, że warto zrobić coś wspólnie, na razie przez internet, ale w październiku planujemy już konferencję dotyczącą lęku separacyjnego we Wrocławiu, na który też serdecznie zapraszamy i link oczywiście również w opisie tego nagrania. Tak. Taka mała reklama na początek. Nie, no pewnie, słuchajcie, no bardzo dużo ludzi ma problem z lękiem separacyjnym i nie tylko z lękiem, bo jak się okaże, to wcale nie tylko lęk jest tutaj na tapecie. I tak, dzisiaj też właśnie będziemy też trochę nawiązywać do tego właśnie stresu. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze, że powiedziałaś o naszym seminarium, ponieważ no, chcemy pomóc ludziom, tak? Chcemy jakby też, żeby wiele osób, które się boryka z tym problemem, mogło mieć jakieś konkretne narzędzia, żeby temu przeciwdziałać. Dokładnie. Także super. Więc tematem dzisiejszego odcinka jest stres. Jest to bardzo rozległy temat i postaramy się w godzince zmieścić, żeby takie najważniejsze aspekty tego omówić. Na pewno bardzo ogólnie, może niektóre elementy będą trochę bardziej szczegółowe, ale zobaczymy, ponieważ to, co jeszcze warto wspomnieć, to to, że rozmowy te są spontaniczne, mamy tak mniej więcej jakieś punkty zaplanowane, ale rozmowa będzie spontaniczna, także wybaczcie, jeśli będziemy się jąkać lub zapominać słów. No, to ale jest normalne. Nie przejmujemy się. Normalnie ludzie tak mają, nie? Dokładnie. My mamy luz. Naszym celem najważniejszym jest to, żeby przekazać, dać jakąś wartość wam, żeby przekazać to, czego my się same uczymy, czy co obserwujemy u psów, z którymi pracujemy. I to jest najważniejsze. Jest z nami tutaj jeden z moich pomocników. Jak widzicie, bardzo spokojny pies. Zero stresu. Bardzo. Pies potitacz. Tatuowany pies wygląda właśnie tak. Zamienia się w pluszowego psa. Dokładnie. Ale oczywiście nie obiecuję, że takie rezultaty otrzymacie. Nawiasem mówiąc, jest to niemożliwe. Tak naprawdę. Ponieważ no niestety, ale wiele osób myśli, że ich pies jest dobrym psem dopiero w momencie, gdy jest idealny. Co o tym myślisz? Nie przeżywa stresu, tak. Tak, i nie przeżywa stresu. Tak. Dokładnie, bo dobry pies, no wiadomo, on powinien być odporny na stres, tak? Jakby nie powinien reagować na nic, na żadne nowe bodźce, powinien po prostu je przyjąć, zaakceptować od razu i... Tak. Tak, i jakby żadnej takiej reakcji tak zwanej niepożądanej nie wykazywać, ale wiadomo, że jest to niemożliwe. Tak samo jak z nami, każdy z nas, każdy z psów ma inny
No i ten pułap ten, tej akceptacji, ile bodźców jest w stanie w ogóle przyjąć, ile różnych nowości zaakceptować. Dokładnie. Wiesz co, ja bym chciała też powiedzieć, że bardzo często jest... Oj, coś nam się przycięło. Dobra, już jestem. Ogólnie nie wiem, jakie ty masz wrażenie, ale ja często jakby odbieram z wielu miejsc i od właścicieli i tak dalej, że ten stres jest taki bagatelizowany. Tak, że kurczę, na przykład mówisz, nie wiem, że pies się stresuje, widzisz, że wysyła oznaki stresu. No tak, ale on przecież nie może być taki, żyć bezstresowo, tak? On nie może być bezstresowo wychowany. Jakby ci ludzie myślą, że ten stres, no to powinien go tak, nie wiem, zahartować jeszcze w domu, mu tam dołożyć, dowalić, nie wiem, tu coś tam. Tak. Nie mówię, że pewno pomoże. I to na pewno pomoże, tak, że się zahartuje i coś tam. Dokładnie. Oczywiście mamy zjawisko habituacji bodźców, tak, i psy się przyzwyczajają, ale jakby no samo to, że one są w stałym stresie, to nie jest dobrze i właśnie mało tego, ty to wiesz, nasi słuchacze może nie, dlatego jakby o tym powiem, będę mówić te oczywiste rzeczy. Mówię, nie wiemy, kto nas tak naprawdę ogląda, więc nie wiemy, co jest oczywiste, a co nie. Bardzo często zdarza się tak, że coś, co dla nas jest oczywiste, ponieważ no, pracujemy z psami cały czas, dla innych osób no, wcale takie nie jest, więc uważam, że jak najbardziej cokolwiek uważamy za ważne, powinniśmy się tym dzielić. Dokładnie, więc. dobra. No właśnie, czekaj, zgubiłam myśl. Co ja to chciałam powiedzieć, że bezstresowo... Bezstresowo wychowywać, że ludzie chcą jakby, nie chcą bezstresowo wychowywać psa. Właśnie, o tym mówić, tak, prawda? Tak, dokładnie. Wiesz co, bo tak, musimy sobie zdać sprawę z tego, że przede wszystkim życie samo w sobie niesie stres, generuje stres, tak? Nie wiem, zwłaszcza jak mieszkamy w mieście, tak? Czy w jakimś takim bardziej zaludnionym, zapsionym, nie wiem, zabodźcowanym miejscu, albo nie wiem, mieszkamy na wsi, ale mamy dom otwarty, pełen gości, nie wiem, albo mamy trójkę dzieci, które biegają, szaleją, robią to, co dzieci robią. Tak. Normalnie. No to jakby wszystkie te sytuacje, z którymi pies się styka, to też jest stres. Więc nawet jeśli nie będziesz właścicielu psa, nie wiem, dowalać mu, nie wiem, krzyczeć na niego, walić go kolczatką w szyję, czy jeszcze tam inne rzeczy na nim stosować, to on i tak będzie miał stresy, nie? Dokładnie. Nie trzeba mu dopadać. Nie, zdecydowanie nie. Jak najbardziej. I właśnie to, co tak omawiałyśmy na początku, że chciałabyś właśnie też poruszyć kwestię właśnie tego bezstresowego wychowania tak zwanego i jakby no, różnice pomiędzy rodzajami stresu, tak? Ponieważ to też nie chodzi o to, że naszym celem powinno być wyeliminowanie stresu całkowicie, prawda? Dokładnie, bo znaczy bardziej nawet się nie da, tak? Po prostu no, fizycznie nie ma co nie da się tego zrobić. O co można się starać, to jakby o to, żeby temu psu specjalnie nie dokładać stresów, jeśli na przykład wiemy, że on sobie kiepsko z tym radzi, nie? Bo też są psy, które jakoś tam mają większą podatność, a są takie, które mają mniejszą podatność, mają generalnie wszystko w dupie, tak? No i tak też się dzieje. Natomiast jak już wiemy, że ten nasz pies jednak przeżywa różne takie rzeczy, no to warto pilnować, tak? Nie wiem, nie pchać go na siłę właśnie w celach edukacyjnych, tak? W jakieś trudne sytuacje. Albo jak już chcemy go uodparniać na ten stres, to trzeba to robić bardzo, bardzo stopniowo i w tempie tego psa tak naprawdę. Dokładnie. Otóż to. Właśnie dla mnie bardzo, bardzo ważnym takim elementem, którym zawsze właśnie osobie, z którą pracuję, zawsze przypominam, zawsze mówię, jest to zjawisko właśnie tego przebodźcowania, tego, że to nie jest tak, że jeśli jednego dnia na przykład wydarzyło się coś, co... No już mówimy tutaj na przykład o psie, który no, reaguje w jakiś sposób, nie? No powiedzmy, że reaguje, szczekając na inne psy na spacerze. No i w momencie, gdy taki pies w ciągu dnia jakby no praktykuje, każdego dnia praktykuje takie, no mówię, czynności, które tak ten stres u niego wywołują, które łatwo możemy wyeliminować. No to wiadomo, że to wszystko się nawarstwia i to nie jest to, że okej, pies, jeśli na przykład rano wypuszczamy go do salonu, salon jest oszklony, mieszkamy na parterze, pies przez, już pierwsze co robi, przez 10 minut szczeka na ludzi, którzy przychodzą, psy, które przychodzą za tą szybą, tak. To nie oznacza to, że później, nie wiem, po 15 minutach, jak on już przestanie szczekać, to on się uspokaja. To tak nie jest. Później, no, jeśli
Jeśli na przykład po tych 15 minutach, czy 10, jak on szczekał, stwierdzimy, że okej, teraz czas na spacer, gdzie będziemy rzucać piłkę przez pół godziny. Piłka jest najlepszą pomocą, żeby zmęczyć psa i ogólnie go zrelaksować. I wracamy z tym psem i stwierdzamy, a dobra, fajnie, pies nadal ma energię, dziwne, biegał 30 minut za piłką, nie jest zmęczony, nadal ma energię, no to się poprzeciągamy sznurem. Później zaprosimy gości i to wszystko się nawarstwi. A może jeszcze pobiega z pieskami, nie? Tak, oczywiście. Rzeczy możemy mnóstwo wymyślić, nie? Już pomijam nawet aspekty takie jak dieta nieodpowiednia, dieta jak najbardziej również może wpłynąć właśnie na poziom stresu. Już pomijam, no mówię, jakikolwiek ból, który pies, albo jakieś urazy, które są mikrourazy, które mogą się podczas takich dosyć urazowych aktywności utworzyć, które również mogą się do tego odczuwanego stresu dołożyć. No i wówczas no, mamy psa, który nawet jeśli nie jest psem tak zwanym reaktywnym, staram się unikać tych etykietek, ale już okej, żeby było łatwiej to zrozumieć, już nazwę pies reaktywny, no to później jeśli wyjdziemy na tam trzeci czy na drugi spacer i pies zaszczeka albo no, jakby rzuci się w kierunku innego psa, no to jakby no, nie, już od samego początku dnia nie pomogliśmy mu w tym, żeby zareagował inaczej. To jest to, nie stworzyliśmy w ogóle bazy do tego, żeby ten pies wyszedł na ten spacer i w momencie, gdy zobaczył innego psa, był w stanie zen, w stanie relaksacji, żeby zareagował inaczej. Generalnie ten cały stres, który również poprzez ekscytację się produkuje w ciele zwierzęcia, no niestety tylko dokłada do tego, że będzie reagował on w ten sposób, a nie inaczej. No, ja generalnie nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię porównywać zachowanie psów, albo ogólnie staram się zrozumieć zachowanie psów poprzez analizowanie siebie. Ja na przykład no, jestem osobą bardzo, bardzo energiczną, także wiesz, z relaksacją to na razie na psach mi wychodzi, ale na sobie jeszcze znamy nie się, do końca. Tak. Dokładnie. Tak, dobra. Nad tym jeszcze pracuję. Ale ja mam coś takiego, że jeśli ja się, i to Marcin tutaj właśnie, który, mój narzeczony, który siedzi obok, może potwierdzić. Ja mam coś takiego, że jak się czymś bardzo ekscytuję, o fajny wyjazd, fajne coś tam, wyjście, bla bla bla, i dużo się dzieje w ciągu dnia, okej, tutaj coś fajnego, ekscytującego zrobiłam, tutaj z dwoma fajnymi osobami się spotkałam, później jakiś wypad, jakieś wyjście, coś, to w momencie, gdy Marcin coś powie, co generalnie nie za bardzo mi się podoba, albo no, jest takie no, irytujące, to ja jestem w stanie po prostu wybuchnąć. Mówię, Marcin, daj mi spokój. Jakby ja w sobie czuję, że ten poziom stresu po prostu we mnie rośnie automatycznie. Potwierdzam. No. Tak, tutaj to jest prawda. Więc naprawdę to tak właśnie działa, nie? Że jeśli ja się bardzo czymś ekscytuję w ciągu dnia, to jestem, dużo łatwiej jest mnie reaktywować, można powiedzieć. Dużo łatwiej jest mi wybuchnąć przy pierwszej lepszej okazji, gdy po prostu mnie coś zirytuje. Naprawdę. I to... No i widzisz. I tutaj jakby też dochodzimy do takiego ważnego punktu, bo stres nam się bardzo często kojarzy z tym, że że źle się dzieje, tak? Że jest, nie wiem, spotyka nas wiele nieprzyjemnych sytuacji i się tym stresujemy. Dokładnie. A to jest dokładnie tak samo, jak nawet właśnie tak jak mówisz, tak? Spotykają cię miłe rzeczy, ale jest ich po prostu za dużo, nie? I jest ten poziom natężenia tych wrażeń, tych bodźców powoduje, że organizm, że po prostu mózg przestaje mieć cierpliwość, że tak powiem kolokwialnie. Zdecydowanie. Ale to właśnie o to chodzi, nie? Bo to właśnie mamy mówić kolokwialnie, bo to nie chodzi o to jakieś wymądrzanie się, prawda? Wiadomo, że można by różnych słów użyć, których wiesz, samemu się do końca nie rozumie, ale brzmią dobrze, nie? Ale uważajcie na takich behawiorystów ogólnie. Bo to wiecie, to tak... To no, jak się stara za bardzo z takich zawiłych słów używać, to znaczy, że może chce się ukryć właśnie, ukryć, coś przykryć tymi nie etykietkami, Boże, obsesja etykietek już trochę, ale tymi mądrymi słowami, nie? Więc jak najbardziej o to chodzi, żeby mówić tutaj zrozumiale, bo robimy to wszystko dla was w końcu, także dokładnie. Nie ma sensu. I też jakby tutaj uprzedzam, być może jakieś takie, może nie hejt, może to jest za duże słowo, natomiast jakby nasz zamiar jest też taki, że chcemy dotrzeć do zwykłych właścicieli psów, a zwykły właściciel psa nie ma pojęcia, co to jest kwadrat wzmocnień, często nawet nie wie, że w mózgu jest jakaś kora mózgowa, jakiś układ limbiczny i coś tam. No, nie ma to. I to nie znaczy, że jest jakiś tępy, tak? Ale po prostu ma prawo nie wiedzieć, więc dokładnie. Będzie po prostu...
No jeśli ktoś, nie wiem, no pracuje w agencji marketingowej, no to wiadomo, no to nie interesuje się takimi rzeczami. Jeśli to jest nasza praca, to po prostu tak, wiemy różne rzeczy i to, no i tyle, nie? I tak samo właśnie, jak już mówiłaś też o tym, żeby uprzedzić, bo jakby, no chcemy, żebyście zostali z nami do końca, do ostatniego odcinka. A wiadomo, zostańcie, tak. A może się zdarzać czasem, że nie wiem, powiemy coś z ironią, tak jak teraz, albo z przymrużeniem oka. I to też nie chodzi o to, żeby jakiekolwiek podejście krytykować, czy też właśnie hejtować, bo hejt rodzi hejt, agresja rodzi agresję. To tak jak agresywnego psa karze się, bo jest agresywny, mając nadzieję, że to pomoże w leczeniu problemu. Oj, to już do ziemi. Dokładnie. I tu jest już ironia. To jest inny przykład. To jest przykład takiej ironii. Ale po prostu przez te wszystkie 6 odcinków chcemy wam po prostu pokazać, jakie jest nasze podejście i chcemy wam również pokazać, że do wielu rzeczy, do wielu tematów można podejść zupełnie inaczej, bez użycia żadnych awersyjnych metod, o których też będziemy rozmawiać w innych odcinkach. Pozbądźmy się tej przemocy. Pozbądźmy się tego, że musimy psa zdominować, pokazać mu, kto tu rządzi, bo dla psa to w ogóle nie ma znaczenia. A w ogóle ono w ogóle inaczej to totalnie interpretuje, więc temat interpretacji to też jest, no mówię, też jest ciekawa sprawa. Co my, co tak naprawdę się dzieje w głowie psa, jak my to interpretujemy, no to też są dwa różne światy bardzo często. Więc no, także to jest taka, mówię, tak na marginesie. Dygresyjka, tak, tak. Natomiast dygresyjka, myślę, że to jest dygresyjka bardzo ważna, ponieważ jakby nie wiem, narosło tak też bardzo wiele mitów na temat jakby szkolenia, podejścia do psa i tak dalej. Bardzo tak. Dużo jakby wydaje się, że trzeba technicznie robić, tak? Że tak. Tutaj, nie wiem, jakieś komendy nauczyć albo jakimś narzędziem popracować tak. Albo coś tam. A tak naprawdę bardzo często, przynajmniej w mojej praktyce, nie wiem jak jest u ciebie, tak. Że właśnie jak już się uda obniżyć poziom stresu na co dzień, tak. Wyciszyć tego psa, to nagle wow, magicznie, Jezu. Kończą się wszystkie problemy, tak. Albo ich większość, albo przynajmniej udaje się rzeczywiście dotrzeć do tego psa, że on chętniej się uczy, że potrafi się uczyć. To jest to, co ty jakby rozmawialiśmy sobie wcześniej, nie? Że jakby tak. Kortyzol, czyli hormon stresu, tak. Niestety wpływa na mózg w taki sposób, że on nie przyswaja nowych informacji. Dokładnie. Więc taki pies nie może się uczyć, on nie może, nie wiem, zapamiętać tego, że można mijać spokojnie inne psy, tak? Czy tam, dokładnie. Nie wiem, można usiąść i poczekać spokojnie na piłeczkę, która się pojawia, bo jest po prostu... Tak, mózg na orbicie, nie? Tak, zgadza się, idealnie. Właśnie tutaj, właśnie Sara Fisher, właśnie, na której też, w sumie dla której przyjechałam wtedy do Warszawy, bo naprawdę kobieta jest niesamowita, właśnie jest moją taką wielką inspiracją, ponieważ jest naprawdę niesamowicie spostrzegawcza, potrafi niesamowite obserwacje przeprowadzać na psach. Ja byłam totalnie pod wrażeniem, tak. Wiesz, jak, bo właśnie na tym seminarium tam ją tylko widziałam pierwszy raz na żywo i po prostu takie przypadki pokazywała i właśnie takie niestandardowe rozwiązania, zupełnie coś od, brzydko mówiąc, dupy strony, tak, ale... To tak, jak wygląda Tito, ta Tita też tak wygląda, wiele osób mówi, ale po co my to robimy, jakby co to ma wspólnego z tym problemem? Przecież on ciągnie na smyczy, czemu go nie uczysz luźnej smyczy, hello! Dokładnie, także to wiadomo, jakby to jest, no to jest, mówię, inny temat, ale właśnie Sara używa takiej teorii i to generalnie ona tak to nazwała, ale to jest też, wiadomo, to też chodzi tutaj o przebodźcowanie, teoria świeczek, czyli w momencie, gdy pies, nasz pies na przykład wykazuje właśnie zachowanie reaktywne, już zostańmy przy tym, chociaż to i tak jest bardzo szeroki wachlarz, ale dobra, tak. W jakiś sposób po prostu reaguje tak na coś, szczekając, czy nie wiem, jakiś inny sposób się stresując, no to, to pierwsze, co analizujemy właśnie jego środowisko, jakby jak najwięcej znajdujemy tak zwanych świeczek, czy to będzie właśnie dieta, czy to, że pies codziennie po godzinie biega za piłką, albo no nie wiem, bawi się w jakiś sposób, w jakiś inny sposób, który bardzo, bardzo dużo tego stresu, tej ekscytacji powoduje. Czy też właśnie mieszkamy na parterze, no i generalnie pies ma dostęp do okna. Tak, do ogrodu, tak. Dokładnie, czy do ogrodu i codziennie szczeka, i to już jest po prostu nawykowe też takie jego zachowanie.
Czy, no mówię, czy no właśnie nieodpowiednia zabawa, nieodpowiednia dieta, może dzieci w domu, które, no, którym pozwalamy psa szarpać, nie wiem, no po prostu, no wiadomo, no niestety wielu rodziców nadal pozwala dzieciom na wiele rzeczy z psami. Znaczy, tu bym jeszcze chciała taką rzecz powiedzieć, bo tak naprawdę, wiesz, to jest jeden ważny aspekt, o którym mówisz, tak. Rzeczywiście jakby, zwłaszcza jak pies nie reaguje od razu, to się tak. Wszyscy zachwycają, wow, jak on jest cierpliwy i w ogóle, tak. I tak kocha dzieci, a on tam po prostu się dusi w sobie. Tak. Natomiast jakby też jest drugi aspekt tego, że dzieci są po prostu dziećmi i one biegają, tak, one są żwawe, one hałasują, one będą... Nieprzewidywalne. Tak, takie nieprzewidywalne. Rzeczy... które i tak naprawdę, wiesz, one nie muszą tego psa jakoś same specjalnie, nie tak. Wiem, tam krzywdzić, ale tak, już samo to, że one są dla wielu psów jest tak trudne, tak. Tak. Że one po prostu przeżywają stres po prostu żyjąc z dziećmi, nie? Dokładnie, dokładnie, ale to bardzo dobrze wspomniałaś. Właśnie o to chodzi, fajnie jest w rozmowie to, że możemy się też uzupełniać, to jest super po prostu. Bardzo mi się to już podoba. Właśnie, masz rację. I to, że nie myślimy o tym, że okej, bo są właśnie psy te introwertyczne, które okej, one wydaje się, że są spokojne, że one to akceptują i tak dalej, a w tych introwertykach się wszystko, tak. No, tym bardziej, no wszystko właśnie buzuje. No albo jeśli były karane za to, że na takie dziecko warczały, no bo to na pewno się bardzo często zdarza, no to potem nie dziwmy się, że dziecko nagle zostanie ugryzione, po prostu jeśli bez pies... ostrzeżenia. Oczywiście, no bo jeśli karaliśmy psa za to ostrzeżenie, a warczenie to nie jest od razu agresja, tylko po prostu komunikacja, proszę zostaw mnie w spokoju, nie czuję się w tej sytuacji komfortowo, no to nie dziwmy się, że po prostu pies twierdzi, okej, no bez sensu, warczy, no to będę musiał niestety zareagować głośniej, jakby agresywniej, nie, tak. Nie agresywniej, mocniej. Wyraźniej powiedzieć. Nie? Dokładnie, wyraźnie powiedzieć, że nie podoba mi się to. Więc no, w takiej sytuacji zaobserwowanie tego, że okej, nasz pies, albo no, ogólnie nie pozwalanie też dzieciom na, znaczy wiadomo, nie pozwalanie dzieciom na hałasowanie, ale stworzenie takiego miejsca, gdzie ten pies może się schować, może ma wyjście, ma właśnie wybór, że okej, nie chcę być w tym pokoju, mogę wyjść do następnego, nie? Albo no... Dokładnie. Coś takiego, żeby... Dokładnie. Znaczy wiesz co, jakby ja wiem, już słyszę jakby te komentarze w głowie rodziców, którzy mają dzieci, ja też mam 5-latka, właśnie, hello, dlatego, pozdrawiam. Dlatego ty się bardziej wypowiedz. Tak, więc wiecie co, to się da zrobić, nie? Może nie jest tak, że idealnie, nie wiem, zamkniesz temu dziecku twarz i ono nie będzie krzyczeć, nie będzie hałasować, nie będzie biegać, ale właśnie ważne, ekstra ważne jest to, żeby dziecku też od początku po prostu tłumaczyć i zabierać też często fizycznie, tak, od tego psa. Zamiast powtarzać 10 razy, nie idź do pieska, on i tak idzie, nie? Więc jakby też uczę moje dziecko od razu, że pies się stresuje, że pies nie lubi, jak jest głośno i tak dalej. Zresztą wiele dzieci też nie lubi, jak jest głośno, tak? Jak one hałasują, to jest cool, ale jak już ktoś hałasuje, to nie, ej! No, także da się to zrobić. Swoje pokoje są bardzo, bardzo fajne. Ja wiem, jak żyjesz w kawalerce, no to masz ciężko. No to ciężko, nie? Ale, ale nadal, wiesz, nadal da się coś, nie? Wymyślić. Ale wiesz co, to ja bym nawet wtedy proponowała coś takiego, że nie wiem, uczysz psa, że i na przykład łazienka wtedy jest takim fajnym, bezpiecznym miejscem. Nie, że tam go, nie wiem, dup za karę go tam zamknę, tak. Bo, nie wiem, bo szczekał na dziecko. Tak. Tylko go uczę, tak, że tam jest fajnie, że może tam spędzić czas, no też sam, tak, zamknięty. Dokładnie. Na przykład widzę, że dziecku odpala, no to ej, pies, dobra, ewakuuj się, nie, po prostu. No, dla twojego dobra, nie? Dla twojego dobra, dokładnie. Tak. I to jest w porządku, uważam, że to jest super rozwiązanie, nie? Jakby dajesz, pokazujesz, nadal uczysz go tej, że ma wybór. Pokazujesz mu, masz wybór. Inną dokładnie. Strategię, tak. Tak, dokładnie, inną strategię. I to już naprawdę powoduje, że pies, że ten poziom stresu może się obniżyć. No. I właśnie wracając jeszcze do tych świeczek, bo to właśnie Sara nazywa... Dokładnie, tylko po prostu chcę pamiętać ten wątek, bo to jest bardzo ważne. Czyli, czyli jeśli macie problem właśnie ze swoim psem tego typu, to zastanówcie się, co może być tą świeczką, nie? W których momentach widzicie, że wasz pies sygnały stresowe pokazuje, na przykład, no ziewa, dobra, ziewanie to jest takie, wiadomo, to może niekoniecznie musi oznaczać stres. Zależy od kontekstu, tak. Zależy od kontekstu, oczywiście. Jeśli się dopiero obudził, no to wiadomo, że wow, to nie znaczy, że jest zestresowany, nie? Ale jeśli na przykład dziecko, właśnie powiedzmy dziecko, tata, mogę cię prosić? Świetne, no to mam dużo ludzi dookoła. Tak, bardzo pomocni, nie? Także jak widzicie, wszystko to jest bardzo spontaniczne tutaj. No.
Więc jeśli dziecko podchodzi do psa, no i pies no, zaczyna się oblizywać, ziewać, odwracać głowę. W ogóle bardzo no, uważam, że znanie tych sygnałów uspokajających jest bardzo istotne. No to już pokazuje, że okej, nasz pies jakby to bardzo pomaga zrozumieć, co pies nam chce zakomunikować. I wtedy już wiemy, że okej, czyli no, to jest już znak, że jeśli nie chcemy, żeby to eskalowało, żeby pies się tym, no mówię, żeby się stresował, no to po prostu zabierzmy dziecko albo no po prostu no, już pomyślmy, co możemy zrobić, żeby właśnie do tego nie dopuszczać. Jeśli to jest możliwe, bo jest wiele rzeczy, które możemy zmienić. Możemy zmienić zabawę, bardziej zaangażować nos psa, zamiast no, rzucać mu po prostu piłkę, która no tak naprawdę to jest pani. To właśnie to psa niczego nie uczy. No naprawdę, ja od wielu właścicieli słyszę coś takiego, że Jezu, mój pies jak widzi piłkę, to on już nie widzi nic poza tym. A ja mówię, Jezu, to człowieku, to właśnie tym bardziej skończ. Piłka zamiast mózgu, nie? Dokładnie, to tym bardziej zakończ tę zabawę, nie? Bo to naprawdę nie jest skazane. Jak wiadomo, jeśli kilka razy się rzuci, no to no, okej, nie, jakby to się nic nie stanie, bo to też chodzi o jakieś tam, można zachować przede wszystkim równowagę, ale tak. I tak jest tyle alternatyw, że warto wtedy poszukać czegoś innego, nie? Albo dieta, no spójrzmy, no jeśli kupujemy karmę marketową, no dieta jest bardzo ważna i ma bardzo duży wpływ na zachowanie psa, więc też możemy to jak najbardziej zmienić i pomyśleć nad jakąś chociaż trochę lepszej jakości karmą, no ale wiadomo, no jeśli kogoś nie stać, to też może po prostu zacząć no, jakieś warzywa dodawać, czy jakieś owoce chociaż od czasu do czasu, żeby jakoś tę dietę urozmaicić, żeby dać jakieś wartości odżywcze zapewnić temu. Tak, zresztą ostatecznie też można suplementować jakimiś takimi, nie wiem, tryptofanem czy GABA, czy innymi takimi łagodnymi, może nie od razu lekami, tak, żeby go tam zapasać, ale są teraz na rynku takie jakieś preparaty, które no po prostu pomagają wrócić do tej równowagi, nie? Więc jak wiemy, że nasz pies ma przerąbane środowisko, bo żyje, nie wiem, z dziećmi przy ruchliwej ulicy, na smyczy, to na przykład musi cały czas na smyczy chodzić, bo nie wiem, nie da się go nigdzie puścić, bo na przykład rzuca się na psy i to się wszystko zamyka, całe kółeczko. Dokładnie, to się wszystko no to można go czymś wspomóc, tak? No ale generalnie właśnie tak jak mówisz, szukamy tych triggerów, tych wyzwalaczy i je raczej staramy się eliminować. Dokładnie. Wiesz co, ja mam też takie pytanie do ciebie, jak ty masz jakieś obserwacje? Nie. Bo ja na przykład zauważyłam, że psom bardzo często wystarcza już samo to, że widzą, że ty widzisz, że on się stresuje. Nie? Tak. To jest właśnie bardzo ważna obserwacja. Tak. Bo według mnie, zobacz, pies używa tych, to jest jego język, tak jak my mówimy, pies używa mowy ciała przede wszystkim, żeby się komunikować. I jeśli jeśli właściciel tego nie obserwuje, znaczy nie zauważa w ogóle i pozwala temu, żeby nadal dopuszcza do tego, żeby te sytuacje, które dla psa są stresujące, żeby one nadal miały miejsce, to oczywiście to będzie eskalować. I w ten sposób, albo nie wiem, karać psa, no bo jeśli już zaczyna warczeć, no to wiele osób po prostu psa za to karze, no bo przecież próbuje ich zdominować. Tak, chce przejąć w ogóle władzę nad światem, no to trzeba od razu pokazać, kto tu jest panem. No to pies, to też może wywołać ogromny stres u psa, bo on ma takie poczucie, że dobra, ja uwielbiam tak wiesz, humanizować, jeśli jest takie słowo. Tak, ale nie, no, antropomorfizować, to jest ładniejsze. Dokładnie, właśnie, to jest trudniejsze. Mój tutaj narzeczony pisarz się załamał. Więc on myśli sobie, że kurczę, ja pokazuję, co mnie, jakby ja po prostu komunikuję, co jest dla mnie niekomfortowe, nie, no po prostu to wywołuje u mnie stres, a ty mnie za to karzesz, czyli ty w ogóle pokazujesz w ten sposób, że wykazujesz taki totalny brak zrozumienia do tego, co ja ci komunikuję, albo i to ignorujesz, nie mogę się czuć w twoim towarzystwie bezpieczny. Tak. Tak? No bo jeśli ja warknę na innego psa albo szczeknę na innego psa, to po prostu no mówię, bardzo często tak pies mówi w ten sposób, nie podchodź do mnie, ty mnie za to karzesz, to ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Dlaczego? Tak. Dlaczego mnie karzesz? Albo wiesz, karanie to jest jakby jeden aspekt psów takich właśnie, na przykład wiesz, tam działających w sposób agresywny albo jakiś tam no, reaktywny, nazwijmy to, ale jakby jest jeszcze druga strona tego medalu i są psy mało pewne siebie, takie wiesz, wylęknione, które się czegoś boją i tutaj wchodzi nam znowu, wiesz, ten stary mit, który nadal pokutuje, ignoruj swojego bojącego się psa, nie? I on wtedy, wiesz...
No, ale... jak to słyszałam, Alicja, Jezu, bo właśnie wróciłam z takich tam treningów właśnie też z konferencji i tak dalej i właśnie no. Z jedną, tam z moją nauczycielką rozmawiałam i ona mi opowiadała właśnie, a propos tego, to jest bardzo fajnie, że też wspomniałaś, opowiadała mi o swoim trenerze, od którego ona się tam uczyła. I on generalnie, wiesz, jeszcze tym bardziej jak na takie starsze czasy, to miał spoko podejście, bo i tak uważał, że właśnie z nią będę wywiad w tym tygodniu wstawiać, więc też możesz sobie posłuchać, bardzo super. Fajna babeczka. Jasne, bardzo chętnie. I ona, tak, świetna jest. I ona właśnie mówi, że jej nauczyciel jakby też uważał, że więź emocjonalna z psem to jest podstawa, że faktycznie ta więź musi być. Nie mówił tam o dominacji, to nie o to chodziło, ale ona powiedziała, że no z czasem, bo ona się od niego uczyła, ale z czasem zaczęła zauważać, że kurczę, niektóre rzeczy mogą być zupełnie, mogą zostać zrobione zupełnie inaczej. Delikatniej, bez użycia właśnie takich nieprzyjemnych metod, nawet jeśli to nie, bo to jest też właśnie ważne, to będziemy w innym odcinku o tym mówić, że nawet jeśli nie stosujemy siły, czy kolczatki, czy czegoś takiego, to nadal możemy stosować metody awersyjne. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. To nie jest dosłowne na pierwszy rzut oka, ale niestety to jest dla psa bardzo stresujące. Ale to jest, wiesz, teraz jest takie modne słowo presja, pod którym się kryje chyba wszystko to, co właśnie masz na myśli teraz. Właśnie może mi powiesz, bo ja właśnie tego trendu nie znałam, dla mnie to jest po prostu nie do wiary, więc dla mnie to po prostu ludzie, jeśli ktoś powie, że to jest dobre, to w ogóle omijajcie tego człowieka z daleka. I właśnie ten jej trener miał takie podejście, że jeśli pies reagował na innego psa, tak, czyli właśnie, tylko że to był taki, ona mi podała to na przykładzie psa, który właśnie ewidentnie bał się psów, nie? To co on kazał zrobić, to zostawić tego psa, nie wiem, na smyczy chyba przywiązanego, rozumiesz, tak. Pies szczeka na innego psa, tak. Albo nie wiem, w jaki sposób reaguje, on kazał tego psa zostawić i jakby, rozumiesz, to jest to takie, to podejście, że pies widzi, że w momencie, gdy on reaguje na psa, to cię traci. Jego właściciel odchodzi. Czyli ta nagroda, ta jego nagroda zostaje zabrana. Ja mówię, o kurde, czego to ma tego psa nauczyć, który już jest zestresowany? Tak. I to niby ma mu pokazać, że jeśli on się uspokoi, to jego... A no tak, oczywiście, pies miał się uspokoić, wtedy właściciel wróci, nie? Nie wiem, czy to jest to podejście, które jest stosowane właśnie z tą presją, czy to jest coś... Nie. To jest to, co mówisz, to jest klasyczne zabranie nagrody, czyli w tym naszym... Tak. Rzeczonym kwadracie wzmocnień, kwadracie, odejmujemy to, co jakby pies chciałby otrzymać dokładnie. W tej sytuacji. Natomiast jakby to tak jak mówisz, no to jest typowe działanie na zachowaniu, czyli pływanie po wierzchu i działanie objawowe, totalnie nie wnikające tak naprawdę w źródło problemu, czyli tego szczekania, tak? Jeśli pies by się czuł dobrze i pewnie, to nie miałby po co szczekać, tak? Pewne siebie psy nie drą gęby, bo po co? No tak, o to pierwsze, chodzi. Nie? To jest jakby to. Właśnie o to chodzi, że chciałam taka wstawka z T-Touch tylko. No to dawaj, no. Dobra, bo tak mówię, ja jestem taka, no mówię, to jest jakby taka, ten mój konik, więc lubię tak ten T-Touch wszędzie wkręcać. A propos tego właśnie tej pewności siebie, że my w T-Touch też pracujemy nad tym, żeby, bo słuchaj, jeśli pies szczeka, nawet już mówimy też o jamikach, które po prostu szczekają też, to mają często wyuczone, ale one często w ogóle nie mają tej pewności siebie, bo one nie mają świadomości swojego ciała i my poprzez te wapy, które zakładamy psu, poprzez ruchy na ciele, my jakby pokazujemy psu, okej, możesz wrócić do swojego ciała, jakby wrócić do swojego ciała. To jest fajne. Możesz się ugruntować, jakby nie musisz być na zewnątrz, skup się na swoim wnętrzu. Wiem, to często brzmi tak bardzo uduchowienie, ale to wcale nie jest tak, nie? Jakby to tak brzmi, ale my psu pokazujemy, jakby dajemy mu tę świadomość swojego ciała i w momencie, gdy ten pies znajdzie się w tej równowadze fizycznej, gdy on pozna swoją, jakby my za pomocą tych ruchów pokażemy mu właśnie, damy mu tę świadomość, nauczymy tej świadomości odczuwania własnego ciała, to on często właśnie inaczej zupełnie reaguje. To jest bardzo ciekawe. Także to jest taka propos jeszcze tej pewności siebie, nie? Że, że to faktycznie, że to też można... Tak, jak najbardziej. Tak, ale to chciałam powiedzieć. Chciałam o tej presji, tak? Bo tutaj jakby to się, oczywiście to nam się powieli temat, czy powieli, na ten temat można gadać i gadać, więc trochę wstawię tutaj, bo to się też ze stresem oczywiście wiąże. Tak. Presja. Presja, czyli takie działanie, wiesz, to jest ładne słowo, które ma załatwiać wszelkiego rodzaju... empatyczne użycie kolczatki. Nie wiem, czy słyszałaś takie określenie, ale takie określenie jest promowane w niektórych kręgach. Tak, że używasz kolczatki z empatią. Że nie, że tam, wiesz, szarpiesz po chamsku czy coś. Nie, wystarczy przyłożyć odrobinę presji, co w praktyce oznacza, że zaczynasz coraz bardziej napierać tą kolczatką.
tak? No i on w pewnym momencie odpuszcza i zaczyna na przykład podążać za tobą. To może być kolczatka, to może być behawioralna smycz treningowa, czyli taka ringówka, która się zaciska po prostu. A to ta zaciskowa, no. No, no jakby to jest taki dławik w białych rękawiczkach, nie? Boże, to przecież a propos tych świeczek jeszcze, to przecież jedną z bardzo dużych świeczek jest sprzęt, który używamy. Bardzo duży. Tak. Jest, w T-Touch też bardzo dużo mówimy, my w ogóle, no bardzo promuje, no jest promowane użycie, po pierwsze, jeśli masz reaktywnego psa, zdejmij presję właśnie, nacisk szyi. Bo jak pies ma być, ma być spokojny, jeśli on jest zaciśnięty na szyi, dopływ tlenu jest ograniczony, więc on automatycznie też szybciej oddycha, szybszy oddech jak najbardziej wspiera to, że on będzie te zachowania reaktywny, jak najbardziej. Więc sprzęt, o jest oczywiście, więc naprawdę jest tyle możliwości, tyle rzeczy, które możemy tak naprawdę zgasić. O to chodzi w tych świeczkach, żeby najpierw je zapalić, no tak fajnie, bo w ogóle Sara te świeczki wyjęła, to takie te sztuczne, pozapalała, każdy bodziec to była jedna świeczka i później mówiła, okej, okay, no to miała tego psa, co na konferencji ona o niej mówiła, co miała milion, miał problemy. Ten Jack taki, Russell? Wiesz co, nie, to był ten taki, nie wiem, czy to był pitbull, on jakiś miksem. A, wiem, był. Który, tak. Tak. No to on miał bardzo dużo problemów i ona właśnie zaczęła te świeczki znajdować i później zgaszać. Mówi, okej, to mogę zgasić od razu. I wiadomo, niektóre rzeczy też trzeba spokojnie wygaszać, bo jeśli pies godzinę biegał za piłką codziennie i nagle mu zabierzemy tę piłkę, to znowu się zestresuje. Więc mówię, temat stresu to jest temat rzeka. Tak, i dlatego też, dokładnie. I dlatego też praca z behawiorystą jest tutaj bardzo istotna. Nie? No bo też nie wszystkie rzeczy jesteśmy sami w stanie zauważyć. Tak. Bo jesteśmy z psem na co dzień. Też no nie wiemy, co dla psa może być faktycznie taką świeczką i to może, i opinia kogoś z zewnątrz może bardzo pomóc, bo ktoś spojrzy świeżym wzrokiem, no wiadomo jak pracuje z psami, więc też wie, co może jeszcze tutaj w jego otoczeniu powodować ten stres, więc naprawdę to jest, mówię, od czegoś możemy razem zacząć, jakby sami zacząć, ale też, żeby też, no mówię, nie zmieniać wszystkiego naraz i wszystkiego z nienacka, nie? Jakby tak i wszystko w ogóle od razu, bo to też może powodować stres, to jest takie... Też może, tak. Prawda? Znaczy ja generalnie staram się, wiesz, no to też będę właśnie mówiła o tych wszystkich narzędziach i o tych wszystkich rzeczach na moim webinarze, który będzie 18 marca. On się właśnie tak przewrotnie nazywa, że pikuś ciągnie na smyczy i wszystko o luźnej smyczy. Natomiast będziemy stosunkowo mało mówić o typowym, technicznym podejściu ciągnięcia na smyczy, bo tutaj właśnie będę chciała też opowiedzieć o bezpiecznych narzędziach, tak, które nie będą powodowały stresu, co robić z tym psem i tak dalej, bo to ma naprawdę mega znaczenie, tak? Często samo przepięcie, nie wiem, na szelki psa, tak jak mówisz, zdjęcie mu z szyi jakiegoś tam napięcia, bardzo dużo zmienia. Tak. Także to ma bardzo duże znaczenie. Tak. A jeszcze właśnie tutaj, bo mówisz, żeby najlepiej, wiesz, jak zaczynasz sama pracę z psem, tam ze swoim pieskiem, jesteś takim zwykłym właścicielem psa, no to w pewnym momencie następuje czas, kiedy warto poprosić o pomoc. Tak. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Bo też jak jesteśmy przy temacie stresu, to też już powiedziałyśmy o takich bardzo podstawowych sygnałach, typu, nie wiem, odwracanie wzroku, ziewanie i tak dalej, a bardzo wielu ludzi nie łączy innych zachowań ze stresem. To może oczywiście, no jakbym mogła zapomnieć. No, I wiesz, na przykład ostatnio miałam przyjemność być na spacerze z takim ślicznym seterem irlandzkim. Pozdrawiam go i właścicieli, mam nadzieję, że będą oglądać. Ze względu na RODO nie będę wymieniać imienia i nazwiska. Kurde, ja w ogóle tego RODO nie obczaję. Ja muszę w ogóle coś dowiedzieć na ten temat, bo... No ale generalnie, wiesz, możesz mieć pseudonimy albo literki, nie? Więc powiem ogólnie. To nie? Ja już chyba nieraz to złamałam. Może mnie tu Dani nie dorwą. Jezu, nie mów tego głośno. No i wiesz, i naprawdę jakby problem sobie był taki, że on bardzo właśnie reaktywnie skakał na właścicielkę, na wiesz, ubranie, ciągnął za ubranie i tak dalej. Po czym się okazało, że jak się przeszliśmy kawałek, to bardzo dużo było sytuacji, w których ja dostrzegałam ten jego stres, a właściciele jeszcze nie. Tak? I to były na przykład reakcje typu, że on sobie stawał i patrzył. Po prostu. Nie? I to było takie, wiesz, nic wyjątkowego. No kurczę, pies stoi, se patrzy. I wiesz, na przykład samo to, że chwilę z nim postaliśmy, zamiast iść naprzód, czy nawet go odciągać gdzieś na bok,
jakby daliśmy mu poczekać, żeby on sam mógł wybrać, tak, co on chce w ogóle w tej sytuacji zrobić, tak, to mu na tyle pomogło, że tak naprawdę zdarzyły mu się dwa skoki na mnie, mhm, i to za to, że go dotknęłam, bo chciałam go, wiesz co, w pewnej sytuacji go chciałam wyciszyć, uspokoić, ale go tak, wiesz, powoli go głaskałam po tyłku, on się tam wpatrywał w jakichś ludzi, mhm, po czym on stwierdził, że ej, kto ci pozwolił mnie dotykać, laska, aha, nie? Aha. No i wtedy zaczął jakby intensywnie, właśnie zaczął skakać, tak? Czyli tak, w moim rozumieniu to było takie wcale nie radość, mimo tego, że ogonek chodził i wszystko, tak? Pamiętajcie, ludzie, ogon to nie jest żaden wyznacznik radości. Zdecydowanie, zdecydowanie. Czyli takie wygłupy, nie? To jest, tak, mówisz o tych pięciu elementach, nie? Tak. O tych pięciu elementach właśnie, które oznaczają, że pies może, że odczuwa stres, nie? Że właśnie, tak, tak, tak. Wiesz, typowe skakanie, wiesz, próbował mnie właśnie już chwytać, próbował mi, wiesz, gdzieś tam tutaj do twarzy lizać. Tak, takie wygłupy, takie wygłupy, takie mówią, takie, wiesz, zachowanie szczeniaka, nie? Jakby wiele osób mówi, o Jezu, jak on się cieszy. I to jest jedno z najczęstszych zachowań, które są bardzo mylące, to co mówisz właśnie. Tak, bo one są takie, wiesz, niestandardowe, mało tego, one w innej sytuacji do innej osoby mogą oznaczać to, że pies się rzeczywiście cieszy, nie? No, dokładnie, to też trzeba patrzeć właśnie na całość, nie? Całokształt. Tak, od kontekstu. Także... No ale w tej sytuacji konkretnej rzeczywiście to, że dotknęła go obca osoba, wcale on tego nie odebrał jako wsparcie, mimo że część psów rzeczywiście taki nawet mój obcy dotyk tak odbiera, ale to właśnie zależy od psa, tak jak mówisz, nie? Jemu się to nie podobało, on ewidentnie powiedział, ej, laska, zabierz te ręce, nie? No, albo znowu właśnie też, jak właśnie, to jest młody pies, czy... Tak, dosyć młody. No. Dosyć młody, aha, okej. Bo właśnie też, no mówię, też patrząc przez pryzmat Petita, czy to też właśnie warto by sprawdzić, nie? Okej, dlaczego, tak. Czy tak zareagował, bo tak faktycznie taka reakcja... Znaczy, wiesz co, później jak go dotykała właścicielka, to już nie było takiej reakcji. No właśnie, to jest właśnie fajne, bo jeśli faktycznie za każdym razem, gdy dotykamy psa w jakimś miejscu, on tak reaguje, no to ja bym już od razu to miejsce faktycznie sprawdziła, nie? Jasne. Ale to, no mówię, to też znowu trzeba patrzeć na różne sytuacje, bo faktycznie to mogło wynikać tylko z tego, że okej, jakby no nie chciałby być dotykany i też to nie o to chodzi, żeby, bo mówię też jeśli chodzi o titarz, no to tak ludzie myślą, Jezu, że nie wiem, przychodzę i od razu psa chcę dotykać, a to jest w ogóle nie tak. Boże, zanim tak naprawdę, to paradoksalnie to ja bardzo z wielkim szacunkiem do psa podchodzę, bo ja nie chcę, żeby ktoś mnie osobiście od razu dotykał, jakaś nieznajoma osoba. Dokładnie. Trzeba się przywitać. Najpierw naprawdę w ogóle trzeba dać psu czas, żeby nas obwąchał, żeby w ogóle dać mu spokój, naprawdę, a nie, że ja kocham psy. Na przykład, nie wiem, może ludzie już uważają, że ja udaję, że ja tak lubię psy, bo jak spotykam nowego psa, to się na niego wyrzucam. To ignorujesz! Tak, ja mówię, okej, nie, jakby to, wiesz, to się nie ekscytuje wielce, nie chcę od razu go brać na ręce, ściskać. Tak, bo ludzie mają taki obraz osoby, która kocha psy, a tak naprawdę ja kocham psy, ale ja jednocześnie przez miłość rozumiem szacunek. I to jest stworzenie, które naprawdę, no to jest żywe stworzenie i ja chcę mu pokazać właśnie, że ja cię szanuję i ja rozumiem to dla ciebie, że nie chcę tak podchodzić egoistycznie, że o Jezu, kocham psy, to ja chcę je przytulać i w ogóle. Oczywiście czasem to chcę, ale muszę pamiętać o tym, że nie, dla psa to nie jest coś, czego on chce. I to jest dla mnie najważniejsze. Więc to jest właśnie też, że od razu nie przychodzimy do dotyku i tak dalej, nie? Także... Ja też tak mam, wiesz, ja też tak mam, że ja często się po prostu, wiesz, witam na zasadzie cześć pies, czasami kucnę, jak widzę, że pies chciałby mnie bardziej, nie wiem, tutaj poznać. Natomiast, wiesz, też to jest raczej taka ignorancja, no może tak, no ignorancja, może tak nazwać. I tak jak wspomniałaś, tak, czyli ten szacunek. Tak. Jeszcze tutaj się odniosę, bo powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, żeby dać się psu obwąchać, bo też jak... Kurczę, kto to mówił? Teraz nie pamiętam, kto to mówił. A widzisz, nie wiem, czy nie Barbara Schöning przypadkiem, albo Alexa Capra. Natomiast właśnie dla psa bardzo ważne jest to, żeby w stresującej sytuacji węszyć, zapoznać coś właśnie nosem, zapachem, przeanalizować na maksa, bo wtedy rośnie jego poczucie bezpieczeństwa, tak? Bo on już coś poznał, on już coś zobaczył nosem, tak? No, dokładnie, zobaczył, nie? No, jak najbardziej. Więc też jakby często jest to, że nie wiem, ja wchodzę, pies mnie zaczyna tym obłąchiwać, albo mój plecak albo coś i wiesz, ludzie mówią zostaw, wiesz, nie rusz. Wiem. I ja mówię, nie, zostawcie go, niech on to robi, tak, bo to jest ważne, żeby, wiesz, wlazła nowa baba do domu, tak, ma jakiś plecak, który pachnie milionem psów i wiesz, on musi to sprawdzić, żeby się poczuć właśnie bardziej bezpiecznie. Jak to jest ekstra ważne. Właśnie, a propos, widzisz, to tak fajnie się wiąże, a propos tego wąchania też, właśnie tak zauważyłam, bo mówię, bardzo dużo, my w ogóle bardzo dużo w T-Touch obserwujemy, więc ja też bardziej też ludzi zaczęłam obserwować też, nie, i bardzo często zauważam, że wielu właścicieli, ich
pies coś, co, no na przykład przed chwilą przecież mieliśmy u siebie tutaj wizytę z psem, no i pies tutaj sobie zaczął węszyć, no i właściciele jakby, bo to też jest takie trochę presja chyba społeczeństwa, że to tak nie wypada, żeby pies tak wszystko obwąchiwał. No, łe, ja a jeszcze jak się, o nie, jeszcze jak w kroku cię wącha, to fuj, Boże, jaki zboczony ten pies. Nie, no nie tak zrozumienia tematu. Tak, więc wiesz, ja jakby, i wiesz, i ten pies jest cały czas, on chce wąchać, no bo to jest jego naturalna potrzeba, a właściciele mówią, nie, szy, zostaw, milion psów, to też jest dla psa stresujące, bo on naprawdę, no to jest jego naturalna potrzeba, a my, wiadomo, może też nie w każdym sytuacji możemy mu na to pozwolić, tak, bo to też nie o to chodzi, żeby nie mieć żadnych w ogóle barier i tak dalej, ale no jeśli jest to coś takiego, że pies po prostu sobie obwąchuje szafkę, czy no nie wiem, jakiś tam plecak, mówię, kurde, luz, tak, naprawdę. Tak, to jest, tak. Po prostu pozwólcie na to psu, pozwólcie psu wężyć na spacerze, nie? A nie właśnie dajcie mu ten czas na powęszenie, a nie, że pies coś za długo niby węszy. Właśnie tak jak powiedziałeś, że pies sobie stanął i sobie popatrzył na coś. I to jest super. I po prostu spójrzmy z nim. Mówię, o, co tam znalazłeś? I to jest budowanie więzi. To jest takie, chodzi? Że dokładnie, wow, co znalazłeś, ciekawe, albo co tam węszysz, nie? Co tam ciekawego w wiadomościach, nie? No, tak, na Facebooku. No, na Facebooku dosłownie, nie? Także takie podejście, to jest znowu bardzo łatwa sprawa, którą możemy wprowadzić do swojego życia, do swojej relacji z psem. Wow, i to może bardzo dużo zmienić. Tak. Bo nagle też nie jesteśmy tymi, co chwilę psa ciągniemy, co chwilę go odciągamy w ogóle od ciekawych zapachów, nie? Dokładnie. No, wszystko z głową, kurczę, naprawdę. Tak, wiesz co, w ogóle też zauważyłam, bo ja też stosuję coś takiego, że dużo podążam za psem, tak? To jest akurat właśnie od Aleksy kapry typowo zapożyczone, żeby właśnie dużo podążać za psem, żeby jakby patrzeć, gdzie on tak naprawdę chce iść, bo pies na przykład często... sam już dużo wcześniej, w dużo większej odległości niż my się nawet zorientujemy, zmienia kierunek, bo na przykład nie chce w coś wejść, nie chce spotkać jakiegoś psa, człowieka, samochodu, coś tam. Więc wiesz, jak na przykład podążasz za nim, to ja zauważyłam, że bardzo wiele psów tak naprawdę w ogóle nie chce wchodzić w te sytuacje, które powodują ich reakcję, nie? Czyli jakby już biorąc na tapetę tego reaktywnego do psów innych psa, no to zastanów się, człowieku, czy to ty sam niechcąco nie wprowadzasz swojego psa w te sytuacje, w których on sobie nie umie poradzić. Dokładnie. Nie? Czyli znowu tutaj jest, kolejny temat może właśnie wyniknąć, że zastanów się, w jaki sposób możesz swojego psa nastawić, no, wiesz, na ten sukces. W jaki sposób, co możesz zrobić, żeby twój pies odniósł sukces w danej sytuacji? No na pewno nie, jeśli wiesz, że twój pies może zareagować w stosunku do innego psa, no to... Jeśli widzisz, że pies, oba psy są na smyczy i idzie ze swoim psem chodnikiem, no i inny pies dosłownie z naprzeciwka idzie w waszą stronę, no to w tym przypadku no nie pomaga swojemu psu. Ja zawsze przechodzę na drugą stronę. Ja generalnie, no to są takie sytuacje, w których wiem, że to nie jest dla psa komfortowe. Właśnie na jednej konferencji właśnie z Turing Terugas tam był taki, też właśnie filmik na ten temat, bo to było bardzo ciekawe, byli tacy naukowcy, oni zrobili, znaczy trenerzy, oni byli też trenerami właśnie, ale też naukowcami i oni zrobili taki eksperyment, jakieś elektrody tam do psa przypięli i też pokazali, że w momencie, gdy, wiesz, zbadali różnicę w odczuwaniu tego poziomu stresu, w momencie, gdy pies jest na bardzo krótkiej smyczy, trochę dłuższej i gdzie był w ogóle bez smyczy albo na bardzo długiej smyczy. I niesamowicie pokazało to, że no, to były psy bez problemów, nie? Psy, które z zewnątrz w ogóle nie było widać, no tak prawie w ogóle nie było widać, że się tam, to jest dla nich niekomfortowe. W momencie, gdy były na tej długiej smyczy, faktycznie pokazywało to, że były bardziej spokojne, bardziej takie, no wiesz, zrelaksowane, więc to była jedna sytuacja, a druga sytuacja, no więc no, długość smyczy też ma bardzo duży wpływ, że no jeśli psa na krótkiej smyczy i napiętej cały czas trzymamy, to też bardzo duży stres psa powoduje, bo niestety no poczucie tego, że pies ma przestrzeń, że ma w ogóle możliwość wycofania się w danej sytuacji, albo po prostu poruszenia się, to jest bardzo istotne. I druga sytuacja była taka, że pies, który w ogóle nie miał problemu z psami, on lubił psy, ale w momencie, gdy mijał czy innego człowieka, czy właśnie psa dosłownie idącego z naprzeciwka, to faktycznie było pokazane, że ten poziom stresu rósł.
Nie? Także, także nie było w ogóle z zewnątrz widać tej reakcji, w sumie to też z tyłu pies był pokazany. Szedł sobie na smyczy, ale faktycznie mijając innego psa, no dla psa takie mijanie się bez łuku, tylko naprzeciwko, no jest niekomfortowe. No bo tak naprawdę trzeba też to powiedzieć, że w psim języku takie właśnie frontalne spotkania, frontalne najścia są po prostu konfrontacyjne. Dlatego one za wszelką cenę nie chcą do tego doprowadzać, jeśli mają możliwość, tak? No chyba, że nie wiem, są w wieku dojrzewania, są super samcami i właśnie biegną pokazać, jakie są super, ale... Tak, mówimy, bo ale... mówię, to jest tak ciężko zgeneralizować, ale mówimy o takim po prostu dorosłym psie. Wiesz co, jeszcze chciałabym się odnieść do tej smyczy, bo na przykład to, co powiedziałeś, że jak pies ma dużo luzu, to jest lepiej i ja się z tym zgadzam do pewnego stopnia, bo też zależy chyba od sytuacji, bo na przykład to tak. Wszystko tak, zależy, wszystko, no oczywiście, jak najbardziej, nie? Nie, bo jeśli wiesz, na przykład bardzo dużo widzę takich psów, które wiesz, mają luz na smyczy, jeszcze na przykład mają smycz Flexi, którą uwielbiamy. Ale nie, no to Flexi to w ogóle nie biorę pod uwagę. No nie, no dobra, dobra, ale, ale nawet wiesz, taką 2-3 metrówkę normalnie wiesz, którą masz ten, że to powiem, nieautomatyczną, no, to jednak wiesz, bardzo dużo ludzi po prostu wiesz, wchodzi w tę sytuację i wiesz, i jakby zostawia tego psa na tej dłuższej smyczy i de facto go trochę wystawia na działanie, nie wiem, tego mijanego obiektu, nie? Tak, to też prawda. Jak najbardziej. Wiesz, czasami ta krótsza smycz, czy nawet w ogóle zapięcie psa na smycz i na przykład, nie wiem, skrócenie jej, oddzielenie tego psa ciałem, tak? Pójście po łuku daje mu na przykład dużo większe poczucie bezpieczeństwa niż to, gdybyśmy sobie, wiesz, po prostu szli i mieli na luźnej smyczy niby, nie? Więc to masz też jest rację. Takie... Wiesz, to bardzo dobrze, że dałaś ten przykład, bo ja właśnie miałam obraz z tego, obraz w głowie z tego eksperymentu i to była wiesz, to stricte, no właśnie widzisz, od kontekstu wszystko zależy. Sytuacja, gdzie po prostu pies był na spacerze i chciał węszyć. To była taka sytuacja. No tak. To po prostu, wiesz, spacer w lesie. To był spacer w lesie. Rozumiem. Więc po prostu oni pokazali, że faktycznie, no jeśli my psa tak trzymamy, wiesz, na krótkiej smyczy, to on chce do tych różnych zapachów dotrzeć, no ale nie może. I faktycznie... Się frustruje. No. Tak, dokładnie. I to też był przykład po prostu z psem, który, wiesz, nie ma problemów z jakby, wiesz, tam jakiś tam z innymi psami czy obiektami i tak dalej, ale faktycznie w tym przypadku tak, jak najbardziej. No my też właśnie, no pracując właśnie z tą podwójnie zapinaną smyczą, też jak najbardziej używamy jej po to, żeby właśnie komunikować psu, pokazać, że nie musisz podejść do tego psa, możesz się odwrócić i iść w drugą możesz stronę. Możesz pójść nie? gdzie indziej, dokładnie. Jak najbardziej, więc my ze smyczą, z samą smyczą i też krótką. My też często pracujemy z tą krótką smyczą, ale to mówię, to są takie przypadki, gdzie po prostu pracujemy nad czymś konkretnym, czy też chodzenie na smyczy właśnie, czy po prostu pracujemy właśnie na tym tak zwanym labiryncie i też tam, no jeśli chcemy psa, postawę psa w jakiś sposób, no pokazać mu, że okej, nauczyć go tej równowagi fizycznej, żeby nauczył się uzyskać ten stan, no to potrzebujemy krótszą smycz. Z dłuższą smyczą się tego nie da zrobić. No właśnie. Nie? Tu bardziej chodzi o to, żeby też dać, no żeby pamiętać o tym, żeby cały czas na tej krótkiej smyczy psa nie mieć. Dokładnie. Nie? No wtedy faktycznie on może sobie no, węszyć. Ja, to jest bardzo istotne, nie? Żeby po prostu to wszystko zrównoważyć. Żeby to nie było tak, że psa wyprowadzam tylko na krótkiej smyczy, albo Jezu, jak nie, ja widzę. Absolutnie. Albo jak widzę tutaj, tak, więc właśnie bardzo dobrze, że te konteksty wrzucasz, bo to jest bardzo istotne, żeby właśnie, widzisz, to łatwo zgeneralizować i łatwo potem w jakiejś tam no, potem mieć takie... Ale to jest, wiesz, normal, nasze mózgi łatwo w ogóle generalizują, więc mnóżmy te przykłady, żeby było jak najbardziej konkretne przykłady, dokładnie, konkretne przykłady, bo to jest bardzo istotne, nie? Żeby to lepiej, no, żeby to zrozumieć w danym kontekście, bo kurczę, tych sytuacji i tych zachowań jest mnóstwo, no to wiadomo, że wszystkiego nie da się, dlatego właśnie tak niebezpieczne jest czytanie, próbowanie na własną rękę różne sytuacje, różne zachowania nastawić, no bo właśnie, bo to są ogólne informacje, nie? Ogólne. Tak. Także to, co można na wszystkich, no to fajnie, ale tam jakieś ogólniki, wiadomo, które no po prostu do psów się odnoszą, z wękiem, z nosem czy z czymś, ale kurczę, każdy pies jest inny, ja cię kręcę. To, że miałam taką właśnie właścicielkę, która zawsze, od zawsze, całe życie miała psy. Foxteriery. I ona dostała, wzięła nowego szczeniaka, również Foxteriera, i była zdziwiona, że ten szczeniak jest zupełnie inny. Kurde. Mówi, jak to jest możliwe? Wszystkie inne Foxteriery były spokojniejsze. Nie wiem w ogóle, to cud, że miała spokojniejsze Foxteriery, ale miała spokojniejsze Foxteriery. A ten jest jakiś tam inny, nie? Jakiś w ogóle szalony. I ja mówię... No kurczę, no rasa rasą, ale no jest dużo innych czynników. Tak, osobniczo po pierwsze genetycznie mogą się różnić, po drugie wszystko zależy od początkowych tygodni życia. No nie, masa jest takich rzeczy, które
mają wpływ. Tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I to taka, no nie, już pewnie tak pod koniec, chyba że masz jeszcze jakieś takie, jakieś myśli teraz na teraz, bo ja jeszcze mam jedną. Wiesz co, tak mi się z tym szczeniakiem rzuciło, tak na szybko. Jakby wiesz, bo też właśnie, szczeniak szczeniakiem, my trochę wydaje się nam, że mamy pełen wpływ, wiesz, na to, co jakby tam będziemy socjalizować i tak dalej, no, i że on będzie super idealnym psem. Natomiast pamiętajcie też, że bardzo dużo szczeniak jednak czerpie od matki. Więc jak matka jest lękliwa, to po pierwsze genetycznie może to przekazać, a po drugie jej w ogóle jakby poziom kortyzolu we krwi też niestety przenika przez łożysko do tych szczeniaków. Ten, i one są bodźcowane hormonem stresu od takiego, kurczę, oseseczka, no, nie? Dosłownie. Dlatego, no, kurczę, jak bierzecie szczeniaka od hodowca, albo no, jeśli hodowca wam nie chce pokazać matki, to już tak w ogóle odpada. W ogóle do temat hodowców, to myślę, to też jest już osobny temat. Tak, to musimy zrobić chyba osobny. Kurczę, chyba osobny temat jeszcze. Mówię, może z jakimś się da to połączyć, bo mamy już tematy przygotowane, ale ich nie zdradzimy, żeby być trochę... Jezu, ale jest ich tylko 6, Zuza! No, nie zdradzimy, koniec. Chcesz się ograniczyć do 6? Może nie, może pójdziemy dalej. Słuchaj, jeśli będzie więcej niż 20 obejrzeń, to... Możemy zaszaleć. Nie, ja bym i tak robiła, słuchaj. W końcu na kogoś trafimy, kto to będzie chciał oglądać. Tak, dosłownie, nie? Także mówię, wszystko zobaczymy. Najpierw damy się ponieść, kurczę, tej sławie internetu. Zobaczymy, nie? Tak. Dobra, ale masz jeszcze jakiś temat na koniec. Tak, no, ostatni temat, po prostu temat relaksacji. Że, kurczę, tak naprawdę to jest bardzo istotne. Czyli jeśli wróciliśmy z jakiejś wycieczki z psem, ona na przykład, no teraz jak byłyśmy właśnie z tą moją koleżanką Jill na konferencji. Ona wzięła na tą konferencję swojego młodego psiaka, który tam ona tam trochę ponad rok. I ona nigdy nie była, wiesz, na takiej wycieczce większej, nie? Okej. No. W sensie jeździła z nim samochodem, nie? Ale jakby, no nie aż tyle. Także wiesz, jakby ona w samochodzie super. To nie jest to, że ona miała jakiś problem. Super, no, po prostu spała. Ona się tak bezpiecznie czuła, wiesz, w samochodzie, że to jest w ogóle, ja byłam w szoku totalnym. Rzadko się takie psy widzi. I ona po prostu sobie spała, super, super się czuła. Ale wiadomo, no przez tych kilka dni nowi ludzie. Psy, no, dużo wrażeń. Trenie, wszystko. I ona na przykład zaczęła właśnie szczekać na ludzi nagle i ona mówi, nagle, ona wiedziała, że to nie jest nagle, nie? Ona mówi, tak, że to już wystarczy. Ona już wiedziała, że no w momencie, gdy już ona już w ten sposób reaguje, no to okej, no to już jej nie wystawiała na tyle bodźców. Że już ma wiedziała, dość, no. Dokładnie, ona już wiedziała, po prostu zaobserwowała to i mówi, dobra, słuchaj, ja widzę, co się dzieje, to nie jest to, że ty szczekasz, bo jesteś niegrzeczna, czy jakaś tam inna, tylko po prostu, kurczę, zapewniłam ci za wiele tych bodźców i jak wróciliśmy do domu, to jeszcze przez jakiś czas się właśnie zachowywała troszeczkę bardziej reakcji, nie można powiedzieć, ale potem wszystko wróciło do normy, bo dała jej luz. Nie chodziła z nią na jakieś długie spacery, na spokojnie, wszystko było na spokojnie, żadnych nowych ludzi w domu. Naprawdę, rutyna taka jak była i pies się wyciszył, już nie szczekał potem na ludzi na spacerach, nie? Także to nie jest to, że jakieś dziwne zachowanie zaczęło się w niej tworzyć, tylko po prostu no, była już przebodźcowana, więc właśnie ta relaksacja. Uwielbiam, kurczę, byłam u takiej innej jeszcze trenerki w Anglii kiedyś, tam na tej zostałam i ona z kolei jest po prostu wzór. U niej muzyka relaksacyjna, słuchaj, ona miała w ogóle rutynę codziennie rano, 20 minut czy pół godziny nawet, no ona tak nie pracowała, nie? Tak regularnie, tak jak wiesz, tam w biurze czy coś, więc godzina od rana muzyka relaksacyjna, psy miały dosłownie czas zen. Nie miała dzieci. No nie miała dzieci. No, to też inaczej, tak? To mówię dla tych, co nie mają dzieci, nie? Co mają sobie na to pozwolić. Ale chociaż, wiesz, nawet jeśli ta muzyka w tle sobie leci, to i tak na ciebie to wpływa. No i na psa też to wpływa. Ja widzę, że muzyka relaksacyjna, tak, jak najbardziej. Właśnie jakieś tam esencje kwiatowe, można sobie tego Bacha spróbować, nie? Tak, wiadomo, tak, no, super. To nie jest, właśnie, to jest coś, co jak najbardziej to jest naturalne, można sobie wypróbować, zobaczyć, czy na twojego psa działa. No wiadomo, no ja to od siebie jeszcze te sesje Tita, czy jak najbardziej mogę polecić. Nawet jeśli to będzie 5-10 minut dziennie, to jest bardzo dużo i bardzo dużo można tym zdziałać, bo to jest też coś, na co nie trzeba mieć w ogóle czasu tak naprawdę, więc to też bardzo polecam. No i to mówię, ta relaksacja, jeśli będzie mieć ten czas wyciszenia po jakichś ekscytujących wyjazdach czy wydarzeniach, dać psu spokój, nie? Dokładnie. No, a nie to, że każdego dnia zapewniamy mu mnóstwo atrakcji, mnóstwo ekscytacji, bo musi się coś dać. No właśnie, tak, nie? Tak. No, wiesz co, właśnie, bo tutaj znowu jakby od tej strony fizjologicznej to ten kortyzol słynny, tak, ten hormon stresu, on znika z organizmu przez 3-4 dni po tym wydarzeniu.
Tak, a więc nawet jak, tydzień, w których a nawet do tygodnia, tydzień, tak. Nie, że to jest po prostu niesamowite. To jest dłuższy czas, więc wiesz, tak jak mówisz, ona by wróciła z tej wycieczki, a potem poszła, nie wiem, na spacer z innymi psami, a potem by rzucała piłkę, a na trzeci dzień by miała gości, to ten pies naprawdę mógłby sobie z kolei utrwalić to problemowe zachowanie. Tak, jak najbardziej. To też jest prawda, więc po prostu dlatego mówię, tak na koniec właśnie tak mówię, jako taki podsumowanie w takim sensie, że relaksacja też jest ważna, nie? Ten stan spokoju i naprawdę spędzanie z psem nawet po prostu 10 minut dziennie, po prostu delikatne, wolne przygłaskiwanie psa. Olejki eteryczne to jest jedna rzecz, taka nowa rzecz, którą chcę się zacząć interesować, bo słyszałam, że to też może bardzo fajne rezultaty przynieść. Jest dużo olejków, które są dla psa bardzo wskazane i mogą też bardzo fajnie zadziałać, na przykład lawenda. Wow. Lawenda, no. Tak. W ogóle chcę spróbować, wiesz co, robić titar właśnie używając lawendy. Po prostu rozmawiałam na konferencji z jedną babeczką, trenerką, właśnie ona mówi, że ona właśnie sobie, wiesz, kropelka dwie na dłonie rozmasowuje i po prostu robi tam właśnie czy przygłaskiwanie uszu, czy właśnie titar, czy na głowie, na uszach, czy na ciele psa i super to działa, nie? Mówię, wiesz, no to też... No a zastanawiam się, bo kiedyś byłam na... to też jakby na nosworku mówią o tym, że te zapachy muszą być bardzo rozcieńczane, ale też, nie wiem, jest taka książka Grzegorza Fierlita, Strach o pies, i on tam też mówi o takiej aromaterapii, i właśnie też zaznacza, że jakby wszelkiego rodzaju eteryczne związki musimy bardzo, bardzo, bardzo mocno rozcieńczać. Czyli te dwie krople to, znaczy wiesz, może ona ma inne doświadczenia, nie? Ale słyszałam, że jak to jest takie mocne, to może być za mocne, bo przecież pies to, wiesz, odbiera w taki sposób intensywny, nie? Zgadza się, bo wiesz co, dlatego mówię, ja to o olejkach się w ogóle teraz nie wypowiadam. Ale ona też, wiadomo, olejki też są różne. Te, co ona miała, były naturalne, wiesz, to było wszystko bardzo dobrej jakości, bo wiadomo, no jak kupimy sobie w sklepie indyjskim, to jest szajs, nie? To jest po prostu sama chemia i to, nie, to w ogóle na psie, o Jezu, to trzeba wspomnieć, żeby w ogóle tego na psie i na sobie nie używać, bo to jest dramat. Także mówię, to jest coś takiego dodatkowego, że ta aromaterapia faktycznie, no też jest czymś, co można spróbować, nie? Fajne są te takie, ona miała, wiesz co, też takie, kurde, takie, wiesz, urządzonka, co po prostu zamiast tych podgrzewaczy, takie jak ja właśnie mam, po prostu takie mieć dyfuzory jakby. Okej. Okay. Bardzo fajnie, wiesz, jakby nawilża powietrze, znaczy nie wiem, czy nawilża, ale w każdym razie aromatyzuje. I to też może mieć wpływ na psy, nie? Oczywiście, żeby może nie przesadzać, bo to też możemy przesadzić, właśnie tak jak dobrze to też powiedziałaś, żeby że... Żeby nas smrodzić psu po prostu. Nie, żeby też nie przesadzić, nie? No bo faktycznie jak my to bardzo czujemy, to pies no to już w ogóle odczuwa, nie? No ale temat właśnie tych zapachów i tego, jak to na psa, no hałas, czy właśnie chemia, czy no mówię, za dużo tych takich ostrych zapachów też może przecież... No, stresująco na psa wpłynąć, ale mówię, takie esencje kwiatowe jak najbardziej można zastosować. Również to można sobie rozcieńczyć i właśnie też, no, też przekazywać. No, dokładnie, to jest bardzo fajny pomysł, podoba mi się to. Wiesz co, jeszcze z punktu relaksacji to też mi się bardzo dobrze sprawdza gryzienie, żucie, czyli wszelkiego rodzaju gryzaki naturalne, jakieś, nie wiem, suszone i tak dalej, żeby sobie pies te endorfiny po prostu mógł wydzielać poprzez samą aktywność żucia, nie? Oczywiście, rzucie, Boże, przecież to jest tak ważny temat. No, to jest jeden z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy w ogóle powiedzieć. Jak właśnie obniżyć, no rzucie, oczywiście, że tak, to jest bardzo istotne, więc kurczę, tak jak, więc tak, jeszcze drugie podsumowanie numer dwa. Zastanówcie się, jeśli macie, no mówię, problem, albo ogólnie, jeśli nie macie problemów, ludzie, nie szukamy problemów, tylko co może w otoczeniu waszego psa, to co jesteście w stanie zaobserwować, co może powodować ten stres. I to jest pierwsza rzecz, druga sprawa, dokładnie, czyli zapalcie te świeczki, znajdźcie te świeczki w swoim otoczeniu, w swoim psie. Może również w podstawie, dlatego też polecam swój filmik właśnie, który też załączę, zostań detektywem swojego psa, czy w ciele psa znajdziecie coś, co może też na ten stres wpływać. To było który punkt? Ja znalazłam. O, super. Tak, dokładnie. Także mówię, są takie rzeczy, których po prostu się nie widzi na gołym okiem, to jest po prostu niesamowite. Czyli znajdźcie, zastanówcie się, czy możecie to zmienić, czy w ogóle można to zmienić, bo niektórych rzeczy można, nie można zmienić, ale dużo rzeczy można zmienić, więc zastanówcie się, co można zmienić. Boże, tak. I trzecia rzecz, no nie zmieniajcie często tak, diety czy czegoś od razu, nie? Jakby stopniowo. Czyli to stopniowo, bo to też może znowu na psa stresująco wpłynąć. Także
I w ten sposób, no nie, do takiego psa nie oczekujcie. No nie, ale wiesz co, nie, znaczy ważne jest to, żeby właśnie tak, no poszukać tych triggerów, ja się w zupełności zgadzam, tych świeczek i generalnie właśnie też pamiętajcie, że stres jest tak naprawdę też reakcją organizmu i pies nie do końca ma na to wpływ, tak, więc on nie jest taki, wiesz, że on jest złym psem, albo ma was w dupie, albo wam robi na złość, albo cokolwiek, tylko on sobie nie radzi, jego organizm, jego mózg sobie nie radzi. Zdecydowanie. I właśnie to już taka ostatnia rzecz, zawsze coś wynika. Ostatnie. Czyli wasz pies, no właśnie nie lubię mówić pies reaktywny, bo to, że on reaguje na inne psy, nie znaczy, że on taki jest ogólnie. Ile razy w ciągu dnia reaguje? Okej, on reaguje, a to nie znaczy, że on nie jest wspaniałym psem w innych dziedzinach. Kurczę, no ja też mogę reagować na jakichś irytujących ludzi, czy na cokolwiek innego, czy to, no nie wiem, nie lubię, nie przepadam, na rzeczy boję. O właśnie, no to najczęściej chyba się zdarza. Ale wiesz, normalnie być spoko osobą, nie? Także kurczę, no ludzie, to, że wasz pies nie reaguje, nie znaczy, że on jest psem reaktywnym i w ogóle nie ma... Bo wiesz, za bardzo się na tym łatwo skupić i już nie widzi się nic innego dobrego dokładnie, w tym psie, nie? Dokładnie, także... A też będziemy o etykietach mówić, jak są bardzo krzywdzące. Ojej. Więc nie wiem, czy to w kolejnym, czy nie, ale w jakimś którymś z kolejnych jak najbardziej poruszymy te wszystkie... Tak. Jest. Dobra, może być taki, wiesz, małe zabawa, zapowiedź. No to super. To jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach i piszcie w ogóle, jak wam się to podoba, jak podoba wam się taka forma, bo jeśli wam się podoba, no to 5 kolejnych odcinków przed nami, a jeśli będzie się bardzo podobać, albo no, myślę, że się będzie jakoś podobać, chociaż niektórym, no to będą następne odcinki, no czemu by nie? Także taka rozmowa jest super i tak jak za pierwszym razem sobie na Skype'ie gadałyśmy, to i tak gadałyśmy 2 godziny chyba, więc tak, szkoda, tak, że już tego wtedy nie nagrałyśmy, bo i tak ciekawe były przemyślenia, bardzo, więc bardzo. Kurczę, to jest sama przyjemność. Tak, także... ja bym też od swojej strony dodała, jeśli widzicie wartość, jeśli czegoś się nauczyliście nowego, albo nie nowego, ale ugruntowaliście sobie wiedzę, przekażcie dalej, udostępnijcie, wrzućcie na Face'a, czy gdzieś tam u siebie link i po prostu, żeby to dotarło do jak największej ilości ludzi, bo tak naprawdę o to nam chodzi. Robimy to totalnie za darmo, jest to dostępne publicznie, więc jakby dobrze, naszym, nie wiem, moją misją, twoją też zresztą jest edukacja. Tak, jest, Boże, edukujemy. To jest najważniejsza misja życiowa po prostu. Dokładnie, także pomóżcie nam w tym, jeśli wam się to podobało, a jeśli wam się nie podobało, to może spodoba się komuś innemu, więc tak, udostępniajcie i udostępni. Nie podobno. Może ktoś się ucieszy, dokładnie. Dosłownie, nie? Także fajnie, myślę, że no godzina 5, ale spokój, tak się fajnie zmieściłyśmy, więc super. Tyle na dziś. No i co, do następnego razu, do następnego tygodnia. Pa, cześć. Pa.